W drugiej rundzie turnieju w Sewilli zmierzyłem się z mistrzem FIDE o rankingu 2028 Patrykiem van Hollandem. Grałem kolorem czarnym, także wiedziałem, że najpierw trzeba będzie wyrównać, potem trzeba będzie rywala stopniowo ogrywać. Czułem, że powinno być wszystko w porządku, ale wiadomo jak to jest, trzeba też to dowieść na szachownicy. Także moi drodzy, wiedziałem, że mój rywal gra D4. Ja do tej partii się jakoś specjalnie nie przygotowywałem, stwierdziłem, że po prostu gram swoje, stwierdziłem, że zagram D5 i na posunięcie przeciwnika, którym było C4. Tutaj mam kilka możliwości, jedną z nich jest przyjęcie ofiary, pionka, drugą jest solidna obrona słowiańska, ale ja w tej partii zdecydowałem się na najbardziej taki elastyczny system, czyli posunięcie E6, które prowadzi do po prostu nieprzyjętego gambitu hetmańskiego, w którym czarny mają wiele różnych ciekawych możliwości i uważam, że to była całkiem dobra strategia, jeśli chodzi o te pierwsze same posunięcia. Skoczek C3. Tutaj jedyne co widziałem to, że rywal gra nieco częściej koń F3 i dopiero później koń C3, a w tej partii rywal zaczął od koń C3. Przez moment zastanowiłem się, czy nie chcę zagrać tarasza, może jakiś trójkąt słowiański, ale finalnie zdecydowałem się na klasyczne podejście, czyli skoczek F6 i po CD, ED mamy strukturę karlsbadzką, goniec G5, C6. Te systemy już wielokrotnie mogliście w moich analizach widzieć. Ja tutaj się czuję dość komfortowo czarnymi. I tutaj po E3 zdecydowałem się zagrać wariant, który ostatnimi czasy jest też stosowany przez Antka Kozaka. Wydaje mi się, że zagrał taką partię na turnieju w Krakowie ostatnimi czasy. Zachęcam do śledzenia również wyników i postępów Antka, mianowicie posunięcie H6. Idea tego ruchu polega na tym, że teraz moim zadaniem jest to, żeby określić pozycję tego gońca. Czy ten goniec chce odejść na F4, czy na H4. Najczęściej właśnie odchodzą na H4 rywale. I tak się również stało w tej partii. Po goniec H4 oczywiście mogę zrobić nadal wszystko, bo tak naprawdę to było tylko takie wtrącone posunięcie. Ale idea polega na tym, że teraz wyprowadzam gońca na E6. Moim planem jest postawienie skoczka na D7, co za moment zostało zrealizowane. I teraz jeżeli rywal zagra skoczek na E2, co jest najczęściej spotykanym tutaj posunięciem, to przez to, że ta przekątna została hetmanowi nieco przykryta, mam opcję zagrania G5. I dlatego ważne jest, żeby od razu zagrać H6, żeby rywalowi nie dać opcji przykładowo odejścia na F4. A teraz, gdy goniec już jest na H4, to teraz po goniec G3 mam opcję koń H5 i docelowo chcę zdobyć parę gońców, którą później będę realizował. Taką partię rozegrałem również w Indiach, gdzie finalnie ją przegrałem, ale pozycja po debiucie była naprawdę zadowalająca. W partii rywal zagrał skoczek F3, co nieco mnie wybiło z tropu, bo zazwyczaj w tej strukturze właśnie skoczek woli się na E2, żeby zostawić pole F3 pionkowi z późniejszą ekspansją na E4. Przez moment zastanawiałem się, czy nawet nie przez taki krótki moment, czy nie mogę zagrać G5, goniec G3, koń H5, ale tutaj najzwyczajniej w świecie nie podobał mi się goniec E5 i tutaj jedna zasadnicza zaleta posiadania skoczka na F3 niż na E2, to to, że jeżeli zbije na E5, to teraz może rywal scentralizować swojego skoczka, odsłonić hetmana, ja muszę stracić kolejne tempo na posunięcie skoczek F6, gdzie białe robią roszadę i kiedykolwiek będę chciał tego skoczka stąd usunąć, białe podpierają go pionkiem na F4. Przez moment łudziłem się, czy ta pozycja po jakimś biciu hetman C7 z planem długiej roszady nie jest dla mnie dobra, ale po prostu ten skoczek na E5 jest zbyt silną figurą, której nie chciałem tutaj po prostu posiadać albo walczyć przeciwko niej. Dlatego finalnie po dobrych chyba 8 minutach zdecydowałem, nawet 10 jak widzimy, zdecydowałem się na posunięcie goniec D6, które ma na celu zabezpieczyć pole E5 tak, aby ten skoczek tutaj nie mógł wejść. Po drugie szykuje się dopiero gdzieś w przyszłości z planem G5, tak aby po goniec G3 tutaj wymienić. Aczkolwiek też to wszystko musi być dobrze przemyślane, bo tutaj w tej strukturze karlsbadzkiej każda figura ma swoją rolę do spełnienia. Hetman C2, ze strony rywala. Klasyczne pole dla hetmana. Również zagrałem hetman C7. Zastanawiałem się, czy nie pójść na B8 hetmanem, tak aby tutaj nie podchodzić na jakieś taktyki w przyszłości związane z ruchem skoczek B5. Wydaje mi się z perspektywy czasu, że hetman B8 mogło być troszkę dokładniejsze. Natomiast zagrałem hetman C7, co również wydaje się nie być złe. No i rywal mnie troszkę zaskoczył. Okej, zaskoczył, nie zaskoczył, bo idea polega na tym, że rywal nie może zrobić roszady, bo jest goniec G4.
No i teraz problem jest taki, że nie może odejść skoczek, bo wisi na H2. A jeżeli zagra rywal H3, no to bije, bije i po G5 rywal tak naprawdę już ma praktycznie pozycję przegraną. Dlatego rywal zagrał goniec G3, tak aby właśnie tych problemów z pionkiem H2 nie było. Ja stwierdziłem, że wolę w tej redakcji zbić na G3, żeby rywalowi troszkę zepsuć strukturę pionkową, odebrać możliwość ruchu H3. Kojarzy mi się, że w przyszłości tego skoczka na G4 się stawiało, wykorzystując fakt, że właśnie tego skoczka nie będzie miał rywal za bardzo jak wypędzić, bo zawsze po F3 zbije na E3. No i tutaj pojawiły się takie pierwsze problemy moje, ponieważ no to jest pozycja typu... Tutaj nie ma konkretnego liczenia, tutaj trzeba po prostu poprawiać pozycję, rozumieć ją bardzo dobrze i obrać jakiś plan gry, obrać jakiś tutaj plan działania i go realizować. Ja powiem szczerze, szczerze powiedziawszy miałem tutaj problem, żeby go zbudować, bo to, co chciałem zrobić, to skusić rywala, żeby zrobił krótką roszadę, samemu nie robiąc krótkiej roszady, dzięki czemu od razu moja wieża na linii H będzie stała bardzo dobrze. Chciałem od razu zagrać skoczek G4, przyznam się szczerze, ale pomyślałem sobie, kto normalny w takiej pozycji będzie robił roszadę, żeby podejść pod ten cały atak. No nikt. Domyśliłem się, że rywal będzie czekał z roszadą tak długo, jak samemu ją zrobię. I po skoczek G4 myślałem, że rywal zagra po prostu B4, gdzie uznałem, że białe mają bardzo prosty plan, a ja jeszcze nie mam za bardzo co zrobić. Finalnie zdecydowałem się na ruch hetman D6, tak aby właśnie w tym planie z B4 nieco przeszkodzić. Dlatego rywal zagrał A3. Kolejne dobre posunięcie. Po prostu rywal czeka na to, co zrobię. Ja gram czarnymi, mam prawie 500 punktów więcej, muszę przebijać. Pozycja rywala jest bardzo prosta, ma dobrego gońca przy dobrej strukturze, ma bezpiecznego króla, dobrze wprowadzone figury. Nie było dla mnie klarowne znaleźć plan, który mógłby mi faktycznie pomóc tą partię zwyciężyć. Także na tym etapie partii byłem troszkę, może nie zestresowany, bo to była cały czas jakby mowa o wygrywaniu, a nie o remisowaniu, ale no trzeba było się troszkę napocić, żeby tam plan znaleźć. No i tutaj 15 minut zajęło mi aż, żeby właśnie no, tak jakby przekonać się, że ten plan ze skoczkiem G4 ma sens. No bo tutaj już E4 przykładowo trzeba byłoby liczyć, bicie, bicie, hetman E7, roszada, roszada. No ta pozycja nie jest prosta do wygrania. Tutaj koń C5, bicie, DC. Tutaj wszystko jest w okolicach równowagi, ja to oczywiście wiedziałem, no ale no, nie mogę nic na to poradzić, takie są szachy, białe mają tempo więcej i taką pozycję również musiałbym oczywiście cisnąć. Ona nie jest remisowa, bo tutaj mamy wiele figur na szachownicy, ale faktycznie trzeba byłoby uważać. Po skoczek G4 stałem od stołu, poszedłem sobie troszkę do łazienki, żeby się ochłodzić zimną wodą, bo mówię sobie, no kurczę. I stwierdziłem sobie w tej łazience, że dobra, włączam tryb Jan Nepomniachtchi, czyli nie chodzę skoczkami wszędzie, tylko chodzi mi o to, że gram szybko. Tak jak Nepo, bo ja tu liczę niestworzone warianty, a tak naprawdę ziomek prawdopodobnie naprzeciwko mnie tam w ogóle nie wie za bardzo co się dzieje, tylko tak sobie przestawia te figurki i no jak, co z tego, że ja widzę, że coś tam nie działa, jak on w ogóle tego nie bierze pod uwagę i ja tylko tracę na to czas. Dlatego zobaczcie, że po skoczek E2 tak naprawdę zacząłem kilka ruchów najbliższych grać praktycznie od ręki i zobaczcie, jak się czas zmienił. Godzina 11 kontra 49, a zobaczcie, że za 3 ruchy, jak zacząłem grać szybko, rywal zaczął tracić pewność siebie, co nie? I w tych openach to jest ważne, bo zamiast... Ja nie wiedziałem, czy ta roszada tu jest dobra. Mówię, dobra, no i tak ją muszę zrobić. No nie będę szedł w długą roszadę w takiej strukturze, także i tak ją zrobię. I nawet nie liczę tego. Zagrałem jakieś wieża AE8, też praktycznie od ręki, bo nie było mnie przy stole, gdy rywal wykonał ruch. Nie chciało mi się liczyć, czy wieża z F na E8 jest dokładniejsza, czy wieża z A na E8. Chciałem grać szybko, żeby rywal po prostu czuł na sobie presję. Goniec D7. Zobaczcie, jak od razu rywal zaczął tutaj no, wątpić trochę w tą pozycję, bo tu skoczek D2 jest z planem takim, żebym nie wszedł skoczkiem na E4, ale problem jest taki, że zagrałem H5 i zaczynam grozić H4 w związku z tym, że nie ma skoczka na F3. I rywal wraca tym skoczkiem na F3. Już widzicie, że jest przestraszony, a ja w minutę zagrałem ten ruch i w kolejną minutę wpakowałem skoczka na E4, zostawiając pionka na H5 niebronionego. Rywal tutaj mocno spanikował. Skoczek na D2 i już ta pozycja robi się przegrana, bo zaraz grozi H4 i tam groźby matowe są. Nie można zbić na E4, bo jest goniec F5 i pozycja rywala praktycznie jest przegrana, bo F3 bije z widełkami i wygraną pozycją. Dlatego wieża E1, żeby skoczka na F1 przestawić, ja H4, rywal skoczek F1, G5, jedziemy na rywala, koń H3 i tutaj miałem jedyny moment, gdzie musiałem się zastanowić. Instynkt dobrze mi podpowiadał, że skoczek F6, czy dobrze, niedobrze, mam nadzieję, że dobrze. Skoczek F6 jest dobrym ruchem, żeby po hetman C5 zagrać koń D5, oddać pionka, tutaj wybić wszystko i dupnąć na H3 i to powinno się wszystko zgadzać. Aczkolwiek widziałem z daleka taką pozycję i brakowało mi tempa, żeby tą wieżę na szóstkę wrzucić.
Wydaje mi się, że może król G7, wieża H8 działa, ale nie byłem taki przekonany co do tego. Także finalnie zagrałem B6, żeby odebrać pole C5 hetmanowi, ale nie widziałem z daleka, że rywal ma taki ruch i trochę się przestraszyłem, bo hetman A4 faktycznie jest problematyczne, bo po A5 jest D5. I co prawda ja liczyłem, że mam koń E5, hetman E4, nawet liczyłem, czy nie mam jakiegoś F5, tam hetman D4, C5, hetman D2, F4, tam wiadomo, huzia na juzia, na rywala, ale wydaje mi się, że tutaj rywal mógł mi sprawić realne problemy. Mam lepszą, ale nie jest to takie oczywiste. Dlatego tutaj ucieszyłem się, jak rywal praktycznie od ręki zagrał D5. No taka troszkę ofiara, która no nie działa z prostego powodu, że na hetman C7. Jeżeli bym musiał odejść gońcem, to ma ta idea sens, ale mam koń E5 i grożę teraz biciem na H3, gdzie po GH grozi koń F3. I widełki, ciach, rywal w ogóle oddał figurę. No i tutaj partia się skończyła za dosłownie kilka posunięć. Także widzimy, że po prostu wrzuciłem na luz. Stwierdziłem, że nie ma co liczyć po prostu do końca. Nie wiadomo jak daleko te warianty, bo to zabija mój czas, zabija moją pewność siebie. A rywal tak naprawdę z każdą minutą, którą spędzam nad szachownicą, zyskuje tą pewność siebie, bo widzi, że nie czuje się pewnie. A widzimy, że jak od momentu, gdy zacząłem grać, tak naprawdę od momentu, gdy postanowiłem sobie, że gram szybko, praktycznie zużyłem tyle samo czasu, co na dwa ruchy, które nic mi nie dały i tylko się denerwowałem, że nie mogę nic konkretnego znaleźć. Także trzeba tym czasem zarządzać. Ten efekt psychologiczny w szachach według mnie jest gigantyczny i trzeba go wykorzystywać na swoją korzyść i korzystać z tego, że mam tą przewagę rankingu, bo ona też oddziałuje na przeciwników jak płachta. Może jak płachta na byka, ale tak jak taki bat. Jak taki bat, bo wiedzą, że nawet jak stoją lepiej, to no wrzuta remisu zawsze kończy się przyjęciem. Oczywiście tutaj nikt w życiu nic nie mówi, ale no wiecie o co mi chodzi. Po prostu czują tą presję na sobie, a nie, że ja mam presję na sobie, że mam wyższy ranking. To musi działać w drugą stronę. Także fajnie, cieszę się, że strategia Jana Nepomniaczego się sprawdziła. Dzisiaj gram z arcymistrzynią ze swojego rocznika, z Kanady, także jutro widzimy się o godzinie 17. Mam nadzieję, że partia Wam się spodobała. Ja lecę na obiad i zaraz siadam do stołu, także wszystkiego dobrego i do jutra. Trzymajcie się, bajo!